Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny poniedziałek, gdzie mnie długo nie było i powinien mieć jakąś wymówkę, ale w sumie to żadnej wymówki nie mam. To bardziej kwestia tego, że mi się po prostu nie chciało. Nie chciało mi się dlatego, że wyobraźcie sobie, że mieszkacie, nie wiem, na przykład na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze sąsiad zalewa tego z drugiego piętra, no to nie będziesz szczęśliwy, tylko będziesz się martwił, że ciebie też zaleje na tym pierwszym piętrze. Tym bardziej nie będziecie chciał nagrywać filmów o tym, jaki ty masz jakiś, nie wiem, problem do jakiegoś youtubera, jakieś, wiecie, głupie youtubowe dramy, gdzie coś poważnego się dzieje. No o to tutaj chodzi, o tym słoniu w pokoju, że tak to powiem. Ale dobra, jako pierwszy film na powrót wydaje mi się, że konferencja Fejma to będzie coś pięknego, bo tutaj można się rozluźnić oraz można obejrzeć, jak gimpera kobieta, ta dziewczyna Shia, ona zgniata arbuza nogami. Tak słyszałem i tylko tyle widziałem z tej konferencji całej. A, no i że Nitro versus Xayo został ogłoszony. No ale to wydaje mi się, że każdy się tego spodziewał. No i dobra, pośmiejmy się trochę. Od CEP4 kradnę najlepsze momenty i robimy z tego najlepsze z najlepszych momentów. Jesteśmy dosłownie kilka dni po 13. Jak oceniacie ostatni event? W internecie są różne głosy. Dużo osób mówi, że jedna ze słabszych gal ostatnio. No coś w tym jest. Ta Fame ma 13, czy... Ja pierdolę, ile tych Fame ma się robi teraz, no. Oni dosłownie co miesiąc wypuszczają galę. Kiedyś to było, wiecie, wow, raz na 6 miesięcy, wow, raz na 3 miesiące, to już jest często. A teraz raz na miesiąc, no kurde, no niedługo częściej będziemy oglądać galę Fame'a niż chodzić do kościoła co niedzielę. Spoko. Ty na początku swojej kariery spotkałaś się z dosyć dużą falą krytyki. Jak myślisz, dlaczego ludzie są do ciebie negatywnie nastawieni? No, Polska jest ogólnie krajem takim nietolerancyjnym. Kurde, przez chwilę sądziłem, że pomyliłem konferencję. Oglądałem konferencję trzecią Fame'a, no ale... Nie wiem, kto to jest w ogóle? Nie wiem, szukali zastępstwa dla tej Lil Masti, czy jakkolwiek ona miała, no bo ona też tak gadała, że Polska jest niegotowa, Polska jest zacofana i w ogóle to jest Polski wina, a nie jej. Długo jeszcze to chyba się nie zmieni, chociaż wchodząc do tego programu jakieś 4-5 lat temu, uderzyła we mnie bardzo duża fala hejtu, po czym ludzie z programu bardzo mnie pokochali, jest mi ciężko teraz stamtąd odejść. Aha, ona jest z programu Królowe Życia, a to jest ten program, gdzie się fleksują, jakie to nie mają super życie, dużo pieniędzy, no to co tu się stało, że taka Królowa Życia skończyła na Fame'a na jednej z pierwszych walk? Cześć wszystkim, bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Dziękuję Federacji za szansę, żeby się tutaj pokazać. Chciałabym od razu też sprostować, że tutaj mój nick czyta się Szeja. Szeja. Przepraszamy bardzo. Szeja? Serio? Ja zawsze myślałem w sumie, że jak są dwa E, przynajmniej w angielskim języku, to się mówi I, że Shia, no ale dobra. To jest tak, jak ktoś się nazwie, nie wiem, Mrs., a potem mówi, że nie, ona jest Miss, a nie Mrs. Ja w ogóle szczerze bardzo się dziwię, a może nawet powiem, że podziwiam cię, Laluna, że tutaj zdecydowałeś się na walkę ze mną, bo jednak, no tak... Z jakiego powodu się dziwisz? Bo to ja się dziwię, że ty w ogóle zdecydowałeś się na walkę ze mną. Wiesz, ja bym mógł, dom, psa, kota, chomika, wszystko postawić na szeję i no wygrałbym, no naprawdę, nawet bym się nie stresował oglądając to. Przecież ta dziewczyna gimpera by jedną ręką ją położyła, no naprawdę, no nawet bez rąk, samymi nogami by ją zgniotła jak tego arbuza. Ile lat temu był ten trójbój? Trójbój był około 15 lat temu. No to trochę. Dobra, a doszło do ciebie to, że ja mam 20 generalnie. A doszło do ciebie to, że się całe życie napierdalam na ulicy? Z facetami z dupami? To tego nie słyszałam, ale nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się tym. To masz złe informacje. Ej, dobra. Póki co, pierwszy raz chyba konferencja Fame ma, ta pierwsza część konferencji jest ciekawa i nawet śmieszna. Byłam wyzywana od plastików, że mam silikony, że to i wiecznie jak pokazywałam jakieś swoje, że wychodzę do jakichś treningów. Jak taka kobieta z takimi piersiami, z takim tyłkiem może się bić? Przestań. No to wam pokażę, że taka kobieta właśnie, która ma piersi, ma tyłek, rozpadala każdego w klatce. Wiecie co, dziewczyny gimpera to nawet ja bym się bał, więc ja no nie wróżę jej, że ona wygra, to będzie lekcja pokory robiona chyba. Wiecie, też jest możliwość, że Lalunia jej wsadzi palca do oka, no i wtedy to nie będzie lekcja pokory. Zdarzyło się złamać parę. No to szczerze mówiąc, powiem ci tak, nabiorę do siebie większego szacunku, jeżeli to zrobisz teraz na wizji. Mogę prosić arbuza? Ooo, nieźle.
Wiesz co, no nie? Mogę spróbować, ale powiem tak. Ja nie jestem w toku treningowym na siłowni już od ponad pół roku. To nie jest żadne wytłumaczenie. Dobra, tutaj widać, że ta cała lalunia chciała skompromitować dziewczynę Gimpera, ale to, co się za chwilę stanie, no dziewczyna Gimpera widać, że jest taka troszeczkę przestraszona. Ja tutaj wątpiłem w nią przez chwilę, ale już spoiler, udało jej się. Może panowie pomogą, bo się lekko ślizga. No ściągnąć spodnie to nie musisz, jesteśmy na Fame MMA, to wiesz. Oj, a może, może chłopak pomoże? Trzecia, ostatnia próba. Yeah! 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 Tu ja się radowałem, jakby, nie wiem, Polska strzeliła gola czy coś, nie? No serio, typiara miała takie tutaj, no, dość stresowa sytuacja, malutki arbus, jeszcze miała dodatkowo spodnie założone, czyli ewidentnie będzie bardziej ślisko niż, kurde, wy samych wiecie, no, jakby skóra do arbuza, no ale i tak dała radę, więc gratuluję, aż przybije brawo. Zostałeś bardzo chłodno powitany przez tak, publiczność. Właśnie, tak, na samym początku chciałbym powiedzieć, że jestem tutaj dla tej części, która mnie lubi. Jest, myślę, dużo takich osób. No niestety, nie wiem dlaczego jest tutaj taka reakcja. Nie mam pojęcia. Na Instagramie nie mam ani jednego. Nie, no może się zdarzy tam kilka obraźliwych komentarzy, ale naprawdę to jest mniejszość. Dlatego, że na Instagramie nie będzie ci nikt obserwował, kto cię lubi. No to jest wiadome. No to trzeba mieć dwa IQ, żeby tego nie rozumieć. Hejter, ja nawet nie wiem, czemu tam jesteś. Dlaczego włodarze wciskają tego hejtera co galę? On za niedługo będzie miał więcej walki niż Amadeusz z Ferrari. Znaczy, Amadeusz z Ferrari. No dobrze powiedziałem. Ja nie wiem, czy przypadkowo tego pachołka kamerzysty, nie wiem, dali jedno zero więcej przy ilości jego walk w kontrakcie czy coś. Przypadkowo, no nie mam pojęcia, co się stało, ale weźcie go. Już wiecie, no on nie jest interesujący w ogóle. Nawet dymów żadnych nie robi na konferencji. Po prostu ludzie go nie lubią. Koniec, kropka. Jeszcze pochodzi z kamerzysty. Można powiedzieć, że takie niechciane, nielubiane dziecko kamerzysty. Dosłownie spłodzone przez kamerzystę. I dodatkowo jeszcze palce podczas walk wsadza do oczu, więc no, takie trzy w jednym. No, już idźcie z nim. No i co, jestem tutaj dla tej większości, która po prostu czy jest za mną mi się, i tyle. Że ta jeszcze chłop mówi, że większość osób jest za nim. Nie, no, on odklejony jeszcze. Od czego to się zaczęło? Bo z tego, co ja wiem, zaczęło się od tej akcji nieszczęsnej z pieskiem. Dzisiaj, proszę państwa, serwujemy na grillu Pulpę z rożna. Nie zamykaj go. Tak, dobry wieczór wszystkim. Tak, to się właśnie zaczęło, jak była na mnie taka nagonka właśnie z tym pieskiem, któremu się oczywiście nic nie stało. Ludzie robią takie coś, czyli wiecie, nawet jeżeli na niej działającego grilla wsadził psa i potem udaje taką ofiarę, że no, na niego była taka nagonka. No, zguralowałeś, no oni górala tu dali, takiego mini górala na Fame Match 14, no co jest? Kolej mówię, to był głupi żart, ale oczywiście była moda hejtu na Alana, więc oczywiście podciągnęli to sobie. Precyzujmy. Ponownie. Nie jego wina, że wsadził na grilla psa, tylko wina innych ludzi, że była moda na hejtowanie go. Bardzo was proszę, abyśmy te ofiary tego bestialskiego mordu pod Kijowem, jak również z uwagi na rocznicę ofiary polskich żołnierzy zabitych przez Sowietów w Katyniu, uczcili minutą ciszy. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym was o to prosił. Tutaj Murański zaskoczył, bo jakby no takiego czegoś się nie spodziewałem po nim. Nie wiem, gratuluję chyba. Dobrze, dziękujemy za uszanowanie słów pana Jacka. Brawo dla publiczności. Panie Jacku, i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem. Po 30 sekundach ciszy, bo to nie była minuta, ten prowadzący przerywa i... No, nazwałeś Alana ścierwem. No. Już koniec pierwszej części, drugą część też całą obejrzałem z tych najlepszych momentów i tak szczerze mówiąc, było to w miarę interesujące, ale nic takiego, co ja mogę tutaj skomentować i jakoś coś dodać, więc przejdźmy od razu do tego najlepszego, czyli do trzeciej części najbardziej interesującej. Oby, no bo Fame ma najwięcej na to wydało pewnie, nie? Nie zaskoczyły mnie, bo z tego co wiem, to ktoś kazał jej to pokazać, ktoś kazał jej to powiedzieć. Odnieś się do tego Monika w sumie. Cześć wszystkim, jestem trochę chora, więc mogę mieć trochę chrypkę. Jakie było pytanie? Aha, że ktoś mi kazał to powiedzieć. No nie.
To prosto z serca. Dziwne, bo ja dzień wcześniej dostałam screena, że... I wiedziałam, że to powiesz. Dzień wcześniej ktoś mi wysłał screena, że ktoś ci tak powiedział, żebyś tak powiedziała. Wiem, o kogo ci chodzi. Ale super dymy. Ktoś ci powiedział, że ktoś mi powiedział. No normalnie najbardziej interesująca część konferencji. W ogóle jakie zestawienie? Monika Kociołek versus Fagata. Naprawdę, przy Monice Kociołek ja mam takie wrażenie i obawy, że Fagata może wyjść nawet inteligentnie. Ja wiem, że mam content family friendly na co dzień i że oglądają mnie młodsi widzowie. Ja się z tym liczę, ale jednak wchodząc tutaj do takiej federacji, gdzie jest dużo kontrowersji, chciałam w jakimś stopniu też się dopasować, że tak powiem. Tutaj parę rzeczy mnie rozbawiło, rozśmieszyło i nie miały jakiegokolwiek logicznego sensu. Na przykład to, że Monika Kociołek twierdzi, że ona kiedyś lub teraz nawet tworzyła content family friendly, no jakby wystarczy wejść na jej Instagrama i już stwierdzicie, oj, ona gada farmazony. No chyba, że ktoś wspólnie rodzinką ogląda półnagie dziewczyny. To wtedy jak najbardziej Monika Kociołek jest family friendly. A po drugie to, że skoro wie, że robi content family friendly, to dlaczego nagle się zmienia na gali i próbuje robić jakiś dym na siłę, jakieś tam... Nie rozumiem tego. Dlaczego miałaby się zmieniać, skoro i tak jej widzowie będą ją oglądać? Więc to jest zły wpływ na jej widzów. Też często mówię jakieś głupoty, 2 metry na przykład. I słuchajcie, best case'a jest w stanie przeżyć upadek z 2 metrów, więc teraz to sprawdzimy, uwaga. To są 2 metry? Nie, 2 metry są wyżej niż ty. A, bez kitu, dobra, uwaga. Ja to pierwszy raz widzę, bo se kurde wakacje od tych wszystkich durnych influencerów zrobiłem. Ja pierniczę! To jeszcze trzeba być mało inteligentnym, żeby twierdzić, że kolana to są 2 metry. To po drugie, trzeba być mało inteligentnym, żeby to wrzucić jeszcze, nie? Jak już ci ktoś zwraca uwagę, że taki wielki błąd popełniłaś, a to nie jest nic na żywo, to możesz to zmienić i się nauczyć, a nie wrzucić swoją kompromitację do internetu. Więc zdarza się, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, tak? No ale potem to jakby kontynuowałaś na swoim Instastory, nazwałaś mnie p***ą, potem nazwałaś mnie głupią, mało inteligentną. No tak, zrobiłam Monika, to, jak uba, mówię... Uważasz, Monika, że... Kurde, ta cała drama pomiędzy Fagatą a Moniką Kociołek naprawdę, no, wynagradza nam to, co się działo z Lexi. No gratuluję Fame MMA, ja muszę sobie zrobić odcinek chyba o tym, bo ja w ogóle tych wszystkich dymów nie widziałem do końca, co tam się działo pomiędzy Moniką Kociołek a Fagatą, więc może się zrobi taki odcinek. No, jak ty możemy zrobić w internecie, jak można zauważyć, wychodzę na głupiutką, ale ostatnio sparowałam z chłopakami, mi tak z***ali w łeb, że zaliczyłam knockout i chyba zmądrzałam. Nie wiem, ale... Jeżeli to Fagata się zabiega o test IQ, żeby porównać swoje IQ z kimś, to wiedzcie, że jest ciekawie. Ale może Nitro chowa taktyki na mnie. Nitro, jak to jest? Chowasz taktyki na Ksajo? No właśnie, problem jest taki, że nie chowałem niczego. Obawiam się o tą walkę Nitra z Ksajem, bo tak szczerze mówiąc, Ksajo wygląda i tak mi się wydaje, że będzie o wiele lepszy niż Unboxal, a Nitro sobie nie dał rady z Unboxalem. Totalnie został, no tak szczerze mówiąc, kondycyjnie zmiażdżony. Więc no, obawiam się bardzo, czy ta walka nawet będzie ciekawa, nawet nie kwestia tego, czy jeden wygra z drugim, po prostu czy ta walka będzie ciekawa, nie? Bo tak naprawdę walka z Unboxalem Nitra była o tyle ciekawa, dlatego że obydwoje, Unboxa tam walił jakby, papierem pewnie jakbyś mnie walnął, to by było mocniej, dlatego Nitro tak długo przeżył. A z Ksajem, zobaczymy, bardzo mnie to ciekawi, ale mam jakieś takie wątpliwości swoje. Ale nie, serio, ta walka Unboxa była śmieszna bardzo, to wyglądało jakby w slow. Się bili. W pewnym momencie musiałem sprawdzić, czy mi stream tego Fame'a nie laguje, no bo takie wolne wszystko było. Teraz powiedziałem, Zepo, no to wyjdź do oktagonu i sprawdź też, żebyś tak miał. No okej, spoko. Hiper, zacząłeś ostatnio, w sumie po dłuższej dramie z Ksajo, zmieniłeś swój content i zacząłeś prowadzić kanał komentarii, trochę newsów. Ostatnio jest dosyć spora afera związana z pewnym produktem ekipy, mowa tutaj o pączkach i chciałbym cię zapytać o twoje zdanie na temat tych pączków, bo jedna z popularnych gwiazd telewizyjnych zarzuciła, że jest to jednak podtruwanie dzieci. Co ty o tym myślisz? Nie, naprawdę?
No to ciekawa będzie ta walka. No, nie, ciekawe będą konferencje Trąby z Gimperem, jak oni zaczynają od tego, że pączki ekipy. No, jaki temat na rozpoczęcie, no. Wielkie dymy, będą walczyć dwóch potężnych, nie wiem, jak można ich nazwać, youtuberów. Będą walczyć ze sobą w oktagonie. No, co myślisz o pączkach ekipy? Nika, u siebie na story mówiłeś, że będziesz odpowiadała na wszystkie pytania na konferencji i powiedziałeś, że wiesz, co twoja przeciwniczka ma za uszami i że ona też o tym wie. O czym dokładnie mówiłaś? Jak powiedziałeś, że będziesz odpowiadała na wszystko, to odpowiedz. Okej, dobra. Powiem tak. Ja wiem, Agata wie, dużo osób wie, ale po co ja mam to teraz tutaj wywlekać, żebym... No nie, ja myślałem, że jej się bardziej z nie lubić jeda, no ale nie lubię tego. No mówią, że o, na konferencji będzie super, będą dymy, dostają kontrakt i wyrąbane totalnie, nie odpowiadają, unikają pytań, mówią, że nie wiem, powiedzą jakieś brudy na kogoś, a potem nic nie mówią. No, nieładnie tak, no. Jak to jest, że jak ktokolwiek z teamu X, czy to pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, jeżeli będzie, walczy na Fame MMA i kurde, zawsze jest tak, że oni wszystko unikają, bo nie wiem, oni aż takie NDA-ki mają podpisane, tak, ich tam straszą w teamie X, że nic nie mówią. No, autentycznie też jest zawsze takie, że oni tak gadają w takich szyfrach, które my nie rozumiemy, że no, ten ktoś powiedział to coś o tamtym kimś i ty wiesz, o co chodzi, ale nie możemy tego powiedzieć. Nie wiem, po prostu uważam, że nie będę tego wywlekała, ja wiem, co mówiłam na Insta Stories. Dla dymów, zrób to dla nas. Nie, ja właśnie dymy, wiem, że... Dymy, wiem... dymy, 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 dymy. Wiem, że właśnie dużo osób... My z Trąbą nie mamy jak, no ty musisz swoje no podkręcać, dawaj. No niestety... Mamy jeden temat. Monika, a ty co sądzisz o donutach ekipy? Nie, ludzie nakręcają tam Monikę Kociołek, już była blisko pewnie powiedzenia, a Trąba wyskakuje z tą reklamą rąbanych pączków ekipy. Ja sądzę, że są w ciul kaloryczne, niezdrowe i powinno się spróbować, co prawda, bo są pyszne, ale nie ładnie tak jeść. Na kolejną Dzięki. Konferencję Trąba... Ja dostałem się to jest bardzo ciekawe. To dużo. Bo w momencie, kiedy była Monika przyparta do muru, nagle ją wyratował Trąba zmianą tematu. Ale możesz, Sylwek, odświeżyć temat. Nie, współpracuję. Ja bym z miłą chęcią chciał zobaczyć, jak Monika tutaj walczy z Agatą, bo przed konferencją czułem, że będzie grubo, ale widzę, że tutaj że no właśnie... Monika troszkę się uspokoiła, tak, tak mi się wydaje. Czemu ten Trąba tak dziwnie broni tą Monikę Kociołek? Ja pierniczę. Naprawdę, to było widoczne i to bardzo. Nie wiem, oni są jakimiś znajomymi czy coś i Trąba ma trochę więcej IQ, więc ją broni, bo ona by się nie wybroniła sama. Tak na siłę próbuje być takim peacemakerem, że wiecie, wszyscy się kochają, super sporto. Fajnie, że wy macie walkę z Gimperem taką, że nie macie jakiejkolwiek spiry. Spoko, że jest typiarska konferencja z wami, ale nie powoduj, że inne też tutaj zawodniczki będą miały stypiarską konferencję, okej? Okay? Dobra, więc tak, żeby tutaj nie było, bo Monika jest chora i też nie chcę, żeby mnie znowu czołem dotykała, więc mam przyłbicę dzisiaj. Kurwa, ty cringe. Wow, Fagata się jakoś przygotowała, żeby aż tak typiarska konferencja nie była i przyniosła tak zwane propy, jak to się po polsku mówi. Póki co bardzo ta konferencja, przynajmniej ta część konferencji mi się strasznie nie podoba, dlatego że zaczynam jakkolwiek czuć, że Fagata jest normalną osobą. I to bardzo mi się nie podoba, bo się nie łączy z moimi tutaj przekonaniami poprzednimi. Skąd wynikła taka pomyłka? Ja wtedy nagrywałam współpracę i to był materiał, który musiał być pierw wysłany do akceptu, czyli nie musiałam tego wstawiać, ale wstawiłam i tyle. Wow, ja myślałem, że niżej nie zejdziemy, ale tutaj co ona w ogóle gada, że miała materiał sponsorowany, miała go pierw wysłać do akceptu, ale go nie wysłała do akceptu i po prostu go wrzuciła i tyle. No to jeszcze pokazała brak szacunku do firmy, która ją sponsoruje. Gratuluję. Czy Monika ma na ciebie aż takie brudy? Nie, ja chyba nigdy nie robiłam takich aż tak złych rzeczy, żeby... Robiłam głupie rzeczy, wiadomo, każdy robi głupie rzeczy, każdy człowiek popełnia błędy, ale nie robiłam takich rzeczy, żeby, nie wiem, cały internet mnie za to wyzywał potem albo kancelował. Ale ty wiesz... Co? Jak to nie? Ten słynny livestream, od którego się to wszystko zaczęło, nie wiem, współpracowanie z kamerzystą, próba pokazania mojej twarzy i tam inne duperele dzikie węże, no dużo tego Fagato było. Wiesz, o co chodzi Monice w ogóle? Co ona ma na myśli? A się Monika do mnie pisała, o co jej chodzi. W sensie ona się trochę wysprzedała z rzeczy, które na mnie ma. Napisałem po prostu w DM-ie, co na mnie ma.
To brzmi tak głupio, że ktoś ci dosłownie pisze, co na ciebie ma wprost w DM-ach, że aż bym... Jestem w stanie uwierzyć, że to była Monika Kociołek. I czy to jest coś, co wolałabyś, żeby nie wychodziło, czy jednak Monika może to powiedzieć? To są rzeczy, które raczej są. Wyszły już. Aha. Czyli Agata... możesz Monika powiedzieć, widzisz? Mówisz, że każdy popełnia błędy. Że każdy popełnia błędy, a sama się śmiała z 2 metrów moich na Insta Stories, więc... No bo k***a nazwałaś mnie p***dą. To co miałam? Miałam też cię wyzywać? Nie, bo nie będę cię wyzywać. Nigdzie cię nie wyzwałam. Przez jakby, mimo że mnie mega zdenerwowałaś, nie wyzwałam cię ani razu. No to chociaż sobie mogłam z czegoś zażartować, no nie? No mogłaś. Ale szkoda. No, Nie, to jest dehumanizm. Jak to się mówi? No po prostu do poniżenie jedne. To jest roast Moniki Kociołek, tylko ona sama siebie roastuje tutaj. Fagata, rozumiecie? Fagata ją wyjaśnia. Tutaj mamy dwie opcje. Albo Fagata zrobiła taki progres, wątpię, albo po prostu Monika Kociołek jest tak nisko. No i w sumie to tyle z tej konferencji. Bardzo dobra konferencja, tak szczerze mówiąc. Oby te walki były tak dobre jak konferencje, bo w sumie poprzednie Fame Ma było tak, że były średnie konferencje i średnia gala sama w sobie. Nawet bym powiedział, że do dupy. A tutaj mamy dobre zapowiedzi i dobre walki potencjalne, więc oby tak było. A ty, widzu, zostaw lajka, zostaw suba i na razie żegnam się. Widzimy się jutro. O.